Hej! Dzisiaj robię zakręcone frytki z McDonald's. Pod sylwestrowymi przekąskami było 3622 łapki. W górę oczywiście. Dziękuję za wszystkie łapki i czekam na więcej. Myślę, że 4000. No pokonamy ten... jak się to mówi? O, pobijemy ten rekord. Jesteście niesamowici. Jest nas ponad 120 tysięcy. Nie wiem jak to się dzieje. Tak szybko przybywa. Dopiero było 100. A niedawno jeszcze mniej niż 100, także czekam na subskrypcję, zaglądajcie, klikajcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Liga Ciasteczkowa trwa, 20 ciasteczek otrzymuje, po prostu Marika i Janusz Kowalski. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jakie frytki jeszcze mogę zrobić. Muszę przygotować teraz frytki, a będą zakręcone, więc trochę mi zajmie czasu, pokażę Wam jak to zrobić. Przygotowałam sobie ziemniaki, obrałam, teraz kroimy sobie taki grubszy plaster ziemniaka. Mogą być większe też. I teraz, zobaczcie, co ja będę robić. No, musimy uważać, żeby nam się nie pokruszyły. Robimy sobie takie ślimaczki. Jak zakręcone? To zakręcone, zakręcone. Była taka piosenka zakręcona, zakręcona. Nie wiem, kto to śpiewał. Ale było, ale to będą zakręcone frytki śliczne. Tylko tak, teraz, o, już prawie zrobiłam. O! No, nie tak ma wyglądać. Dobra, jedno może takie być. Będziemy kroić przecież więcej tych frytek, więc jedna będzie ładniejsza, drugie będzie troszkę pewnie brzydsze. Tutaj te kanty sobie tak trochę wygładzę, żeby to tak fajnie, ładnie. Trochę zabawy jest, ale jeśli sobie jedno zrobicie, to później drugie to już pójdzie bardzo łatwo. Oj, tyle tu ślimaczków jest. Nawet zrobiłam takie inne, ale to nie, to się troszkę ukruszyło, ale aha. To nie, no to też nie, poczekajcie, muszę znaleźć. Aha, no właśnie. Tak trochę zrobiłam z takim innym wydaniem. Wziąłam ziemniaka, zrobiłam z takiego plastra. A jeszcze jednego zrobię. No to to jest dzieło. Wow, ale to jest takie grube. Nie wiem, będę smażyć i smażyć. Ale niech będzie. Frytki są zanurzone w zimnej wodzie. Do tego dokładam małą łyżeczkę miodu. No i tak jeszcze z 15 minut poczekamy, aż one sobie w tym poleżą. Teraz wrzucam te frytki na gotującą wodę, tak na 3 minutki. Lekko osoliłam wodę. Ziemniaki podgotowałam, wyciągam teraz na ręcznik papierowy. Trochę odsączą się, bo będę wkładała je do oleju. Olej tutaj już widać też grzeje do temperatury 180 stopni. Olej zagrzany, ziemniaczki gotowe, wkładam je w takim koszyczku. Można też bezpośrednio do oleju, czyli nie ma problemu. Tak. Zobaczymy. Nastawię czas. Wow, wow, wow. Uwaga, mi to nie wykipiało. Ja całą kuchenkę oleju. Tak jeszcze jest 5 minut. Zresztą będziemy obserwować. Zależy jakie chcemy. Bardziej przypieczone, czy mniej. Frytki gotowe, piękne. Zobaczcie, jakie śliczne ślimaczki, kolorowy. Kolor piękny. Macie jak mówię, przysmaż, przysmaż. Smażyłam. Smażyłam 7 minut, słuchajcie. Żeby otrzymać taki kolor, u mnie to trwało 7 minut. Teraz odsączam na sitku i na papierze. Zakręcone, nie, to nie taka melodia, dobra. Zakręcone frytki z McDonalda, gotowe. No tak, przecież to koniec filmu, jak frytki gotowe, to koniec filmu. Zaglądajcie na Instagram, będą tam zdjęcia, słuchajcie, no fajne takie, popatrzcie, jakie ślimaczki, fajnie się to trzyma, nic się nie, no troszkę się połamało, nie ma problemu. Na Facebooku też będą zdjęcia. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.